teraz terminologia w Polsce. Jakby stolarz to jest stolarz. I teraz ten stolarz może być stolarzem, bo ma te 19 lat i pracuje od pół roku w fabryce i stoi przy pile, jest stolarzem, a teraz my siedzimy tu z tymi wszystkimi dłutami, książkami, to co wam opowiadamy, robimy skomplikowane rzeczy, skomplikowane łączenia, w sposób dość finezyjny to wykańczamy i my też jesteśmy stolarzami. To jest taki mały zgrzyt, tak? Stolarz stolarzowi nierówny. Stolarz stolarzowi nierówny i w języku angielskim jest termin, który się nazywa cabinet making. I to jest coś innego niż woodworking na przykład. I to warto zaznaczyć. Znaczy w ogóle w tej kulturze anglosaskiej to jest bardzo duży... Jest dużo tych szufladek, do których trafiają ludzie, którzy się zajmują drewnem. Jest ich naprawdę wiele. W Polsce jest jedna. Ogromna szuflada. Wielka komoda, tak. I teraz my niestety nie, no, jakby znaczy dużo czasu. Pracując tutaj i rozmawiając, zastanawiamy się nad tym po prostu, gdzie, jak to przetłumaczyć i nie bardzo znajdujemy dobre słowo na to. Jest ciężko. Jedyny termin, który temu odpowiada, jest terminem dość obciachowym i takim bardzo oldschoolowym, tak? Czyli ebenista, no ale to brzmi no, jak filatelista. Czyli można zbierać znaczki i robić meble. Zbiera heban. Tak, zbiera heban. Dobra, no to chyba tylko następnie. Chciałem się jeszcze spytać o te książki, o których mówiliście, że jest problem z polskimi. Może inne, w sensie te książki, które mówicie, są istotną częścią całego procesu. Co jest w tych książkach naprawdę? Słuchaj, no w tych książkach przede wszystkim jest wiedza. W ogóle to jest taka ciekawy fenomen, że najwięcej książek o takim stolarstwie bardzo tradycyjnym, w których można się dowiedzieć o tych wszystkich tych, dowiedzieć się niuansów najróżniejszych. Są książki, które zostały wydane 10-15 lat temu, ale nie wcześniej. Może 20, no powiedzmy. Tak, jeżeli wcześniej, to na przykład 50 lat temu albo 60 lat temu, a jeszcze wcześniej tych książek w ogóle nie było i to była wiedza dość ekskluzywna, której uczyli się praktykanci w cechach i w stolarniach, które kiedyś w ten sposób, jak my dzisiaj pracujemy, kiedyś tak się pracowało, to było dużo... Tak samo dzisiaj pracują mechanicy, powiedzmy, nie? Tak. I ta literatura, o którą się pytasz, to wygląda tak, że książki są dość nowe, tylko że ten fenomen jest w sumie dość nowy. Jego renesans jest czymś nowym. Jego renesans jest czymś nowym. O, w ten sposób. Więc teraz powstaje bardzo dużo literatury, z tym, że ona cały czas nie powstaje jeszcze w języku polskim, bo w Polsce jest stosunkowo małe zainteresowanie tym tematem. Tymczasem gdzieś w Stanach Zjednoczonych, to jest jeszcze inna rzecz, moglibyśmy o tym opowiadać godzinami, bo Stany mają trochę inną tradycję, tak? Tam nigdy nie było manufaktur ogromnych i wielkich cechów, tylko bardzo wiele małutkich zakładów porozrzucanych, rozsianych, wiesz, po całym ogromnym kraju. I tam przetrwała troszeczkę taka tradycja tej takiej pracy w 3 osoby, w 2 osoby, w 5 osób. Tymczasem w Europie już w XIX wieku te wszystkie małe warsztaciki powoli umierały, te wszystkie kramiki, warsztaciki, gdzie coś się robiło i powstawały cechy, bardzo duże, manufaktury stopniowo się przekształcały w fabryki, no i dzisiaj to są ogromne, blaszane budynki, które pracują, szybko wykonują, produkuje się rzeczy po prostu, już wymaga innej trochę specyfiki pracy. Natomiast pytałeś, co jest dokładnie w tych książkach, nie? Wszystko. Jest każdy aspekt pracy od pozyskiwania i suszenia drewna przez jego obróbkę maszynową na każdym konkretnym narzędziu. O każdej konkretnej książce masz o każdym konkretnym narzędziu masz 30 książek. Przecież to jest dobry przykład. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zrobić taką literkę, to znajdziesz książkę. Jakiś, wiesz, Amerykanin całe życie robi ręcznie dłutami cesarskimi literki i ty znajdziesz książkę, w której masz, wiesz, step by step plus historię, wstęp i wszystko, chciałbyś się dowiedzieć o tym, jak zrobić takie literki. Mhm. I co więcej, te książki są zazwyczaj dobre. Mhm. Tak. Znaczy one nie są zbyt ezoteryczne, nie są zbyt ogólnikowe, zazwyczaj masz to... Właśnie, zazwyczaj przez Amerykanów masz to wyjaśnione, kawę na ławę, słuchaj, i to się robi, tak. Czy książkę mam w tym momencie pokażemy jeszcze? Tak. Okay. I jeszcze mam jedno pytanie, jeśli mogę. Oczywiście, właśnie to jest inna sprawa, że chcielibyśmy dużo pytań od Was. Bo nie wiem, wszedłem sobie w internecie, wsłuchałem w Google meble na wymiar. No to jakby wyskoczyło mi sporo witryn, gdzie ktoś tam robi, nie wiem, bibliotekę, może sobie zobaczyć, że... Chciałem pytać, czym różni się Wasza praca od pracy tego przeciętnego
zakładu, który właśnie jest, nie wiem, 50 rekordów na, już znalazłem, wiecie, w internecie. No bo tam rozumiem, też mogę powiedzieć, że chciałbym z, nie wiem, nie chcę ze sklejki, tylko chcę z drewna, zróbcie mi na wymiar i właśnie czym wy różniście się od nich? Jak najbardziej. No to co mówiliśmy, to, tak, oni, zauważ, że meble, zazwyczaj te rzeczy to są meble właśnie do zabudowy na przykład. Meble na wymiar, to są właśnie bardzo szafki, często. Regaliki, komódki ewentualnie, ale raczej nie. No to w zasadzie to są meble ścianki często, nie? Są też meble stojące, bo stolarz, tak zatem właśnie stolarz, który będzie napisane meble na wymiar, zrobi ci stół. No właśnie. I zrobi ci ten stół nawet według projektu, ale on nie połączy tego stołu, rzadko kiedy łączy na złącza stolarskie, zwykle gdzieś tam jak zajrzysz pod stół, nawet jak pójdziesz do domoteki, zobaczysz stół za 13 tysięcy złotych, który tam stoi i wygląda nieźle, jak zajrzysz pod spód, to okazuje się, że nogi są podłączone na kątowniki i te kątowniki są takie podkręcone na konfirmaty, czy tam śruby jakiekolwiek. I to jest rozwiązanie, które jest rozwiązaniem nietrwałym i to nie jest rozwiązanie prawidłowe. I te wszystkie meble, nie wszystkie, bo nie chcę mówić, bo my też nie wiemy wszystkiego. Wydaje nam się, bo od tych lat, powiedzmy, ten research jakiś robimy, szukamy tych miejsc, z chęcią się spotykamy z ludźmi, bo chcielibyśmy mieć jak najwięcej relacji z ludźmi, którzy zajmują się rzeczami podobnymi, bo to jest fajne. Okazuje się, że tak, te meble są szlifowane szlifierkami oscylacyjnymi, kątowymi, takimi czy innymi. Są później lakierowane lakierami. To jest wszystko coś, to są wszystko rzeczy, które nas interesują, bo u nas nie ma prawie w ogóle, my w ogóle nie używamy papieru ściernego. My mamy, teraz to w ogóle chyba nie mamy. Tu pożyczyłem coś takiego, bo potrzebowałem przytrzeć chancik jakiś jednolumi, a to jest w ogóle, to jest rzadkość. Dlatego nie używamy. I kiedyś też się tych papierów nie używało. Z bardzo określonych powodów. Opowiemy później, tak. Więc wiesz, więc te meble na wymiar są innej jakości. Znowu, powiem, zakładam, strzelam, bo nie mam danych w 90%, 95% przypadków. Przy one są, one też bywają robione dobrze, jak te meble tam, wiesz, które ocenie widzieliśmy tam, gdzie twój stół poszedł. Ta szafa, pamiętasz, ona jest, to jest dobrze, porządnie zrobiona szafa, postoi i tak dalej, no tylko to jest jakby, to też, no tak, rzeczy, które my zazwyczaj robimy, to są, jakoś tak to dochodzi, że właśnie to raczej są rzeczy wolno stojące. Czyli to raczej niż, wiesz, niż powiedzmy, zabudowanie całej ściany półkami, co jest stosunkowo, wiesz, no, tak naprawdę to się sprowadza do przepuszczenia właśnie, nawet jeśli desek, to przepuszczenie, no, wiesz, 300 kg drewna przez maszyny. No tak. Nas jakby bardziej interesuje i bardziej zmierzamy w tą stronę, żeby zrobić, wiesz, ładny stół, który może stanąć na środku tego samego mieszkania, ale on jest jakby, wiesz, nie jest elementem tła, tylko jest czymś wyróżniającym się. I to jeszcze jest jedna właśnie ważna rzecz, że za każdym razem podchodzimy do każdego projektu indywidualnie, o tym co mówiłeś, czyli rozwiązanie, które stosujemy, jest zwykle rozwiązaniem, które musimy wymózgować. I staramy się wybrać najlepsze rozwiązanie. Tymczasem w większości tych stolarni, o których myślicie, wiecie, bo widzicie mnóstwo napisów, meble na wymiar, i wjeżdżacie do Warszawy, tych napisów jest 15, tam stoi kilka maszyn, które są ustawione, których się stosuje 10 rozwiązań na krzyż. I czego, jeżeli coś oni chcą tam połączyć, nawet jeżeli to zrobią metodą taką klasyczną miarę, to wynika z tego, że mają ustawienie na jakiejś frezarce, czy na czymś innym, którym zaraz opowiemy też. I oni będą zawsze robili tak samo. I tu trzeba zrobić łóżko, to wiadomo, tak robimy. Tu trzeba zrobić krzesło, też będziemy tak robić. I tyle. A jak trzeba było nagle zrobić coś zupełnie innego i zastosować mniej typową konstrukcję, ale ona jest naprawdę potrzebna, to oni już troszeczkę nie chcą ci ludzie, więc raczej szukają sposobów, żeby to ominąć. Czyli jakby ominąć te problemy, które dla nas są najistotniejsze. Tak? I najciekawsze też. I najciekawsze. Jakby coś projektujecie, to przejdziecie przez etap rysunku technicznego, czy jak to tam wygląda? Czy znaczy improwizacja jakaś taka? Wiesz co, to bardzo zależy. Zależy jaka to jest rzecz. No, zazwyczaj wiesz, no, zazwyczaj wychodzi to z jakichś tam szkiców, bo z grołów. Jeżeli to jest stosunkowo nieskomplikowane, no to wiesz, to jakby jesteśmy już w stanie na tyle obracać sobie te rzeczy w głowie, że coś prostego możemy zrobić bez, wiesz, ścisłego projektu. Jeżeli to jest coś bardziej skomplikowanego, zazwyczaj rysujemy, wiesz, nie jest to stricte rysunek techniczny, a rysujemy sobie jakiś tam model w 3D, powiedzmy. Natomiast zazwyczaj jest tak, że w trakcie pracy, jako że to, wiesz, jako że to nie jest przepuszczanie rzeczy przez maszynę, która raz ustawisz i puszczasz, zazwyczaj w trakcie pracy to się modyfikuje.
Czyli wiesz, patrzysz na element mebla, myślisz sobie, ok, to wygląda fajnie, tak jak to narysowaliśmy, ale może można coś dodać, ująć, zmodyfikować. I tak zwykle dzieje. Rzeczy powstają bardzo powoli, więc na przykład my patrzymy na taki półprodukt, który jest bardzo długo półproduktem składającym się z wielu elementów. My na nie cały czas patrzymy codziennie, po tych 8 godzin dziennie, powiedzmy czasami 10. I coś tam jest na przykład zaprojektowane i narysowane, ale nagle się okazuje, że tutaj każdy element drewna też jest inny. I to mało tego, każda deska dębowa jest inna od jeszcze innej deski dębowej. I to wychodzi też w pracy, bo tych rzeczy nie można przewidzieć. To jest element nieprzewidywalności. O tym za chwilę będziemy mówić. I tak, i to ma duży bardzo wpływ na projektowanie, plus też wiesz, ciężko coś rysować bardzo dokładnie, chyba że masz właśnie, nie wiem, jedno rozwiązanie to sobie na przykład właśnie na deseczce obok jest szkicuję. Mówię, Tomek, zobacz, to będzie tak i tak. Ale ciężko wszystko narysować od początku, bo znowuż nóżka do krzesła orzechowa, która ma wymiar 3x3, inaczej wygląda i inaczej się to czuje niż na przykład taką samą nóżkę z dębu, więc tam te rzeczy ulegają modyfikacji. Też kształtowanie tych elementów, profilowanie. Wiesz, czasami okazuje się, że fajnie będzie, jak będzie na rysunku jest ok, jeżeli to jest takiej grubości, a ty myślisz, kurde, to powinno być cieńsze i wtedy sobie po prostu wycieniesz. I tak to wygląda. Czyli to nie jest tak, że jest rysunek, a później praca, a później kończenie, tylko to wszystko się dzieje, to się przeplata, są mnóstwo tych feedbacków, tak? Czyli coś się dzieje, na to patrzymy, wracamy, to się dzieje jakby na co dzień. To rzecz, jakby jest sporo, jako że jesteśmy jednocześnie projektantami i wykonawcami, to możemy sami sobie dać pewną elastyczność, której znowu ktoś, kto jest operatorem maszyny, nie ma, bo on musi zrobić tak, jak mu kazali, jak się pomyli o 2 mm, no to musi robić od początku. Wylatuje z roboty. Wylatuje z roboty, bo ta rzeczywistość taka zakładowa jest ciężka. No. Nie polecamy zatrudniać się jako nie polecamy, jeżeli chcecie się tym zainteresować, to nie polecamy wam zatrudniać się właśnie w jakichś takich stolarniach przemysłowych czy coś, bo tam dostaniecie w dupę, potwory. Nie nauczycie też. Niewiele się nauczycie, a dostaniecie tak w dupę, że ja bym nie chciał. Tak, w Stanach można się uczyć tego, o czym będziemy się opowiadać, można się tego uczyć na uniwersytecie. Są szkoły. Są szkoły, gdzie są nauczyciele, którzy są właśnie tymi master cabinet maker i ludzie chodzą na tak zwane. W Anglii są tu cechy jeszcze w ogóle, nie? W Anglii są jeszcze cechy, a to znowuż jeszcze coś innego, tak? Bo to przygotowuje ludzi do takiej rzeczywistości zawodowej bardziej, do tego, żeby mogli się w tych fabrykach odnaleźć, zakładach mniejszych. Ale to są mniejsze rzeczy, nie? Jakieś też są mniejsze, powiedzmy. A widzieliście na przewodnictwie z GGW i tam jest jakaś specjalizacja na technologii drewna, meblarstwa. Tak, my znamy jedną dziewczynę, która się tym zajmuje i mogę ci od razu powiedzieć to, co to jest i tam się dowiesz, jak wyglądają przemysłowe metody konstruowania mebli. Czyli tam się dowiesz, jak się na przykład robi, tak naprawdę tam się uczysz tego, jak powstają meble w IKEA. Dokładnie tego. No wiem, bo rozumiem, że większa jest potrzeba dla ludzi, którzy robią meble w IKEA, w sensie czy znają technologię, niż takich, którzy zrobią. Każdy z nas tutaj pewnie ma coś z IKEA. Coś szklankę, chociaż jedno, tak. Drewniana szklanka. No, nie, ale to nie ma znaczenia, bo po prostu to nie było dmuchane przez szklarza, tylko to była też szklanka, coś, bo to jeszcze są w miarę, no po prostu tak jest taka rzeczywistość. I ci ludzie, którzy powiedzmy, że później zarządzać tym procesem powstawania są potrzebni, bo nie tylko wykonawcy, tylko właśnie tacy ludzie, którzy są gdzieś tam z góry, pilnują jakości, tak dalej, są potrzebni i oni będą studiować na SGGW. To jest coś innego.